Panie redaktorze, ja tej rozmowie, więc po prostu, żeby proszę. Panie redaktorze, ja chciałem się zapytać, czy prawdą jest to, że z chwilą wyboru Franciszka na papieża zaczął się napływ Mahometan na Europę. To jest jedno. A drugie, skąd takie, kto dał takie przyzwolenie? Kto dał przyzwolenie, że oni zaczęli iść powoli, ale już od 15 roku chyba, zaczęli iść ławą. A jak wiemy od dawna, że dla nich było jedno zawsze. Na śniadanie miecz, na obiad miecz, na kolację miecz. I w jednej chwili miecze zostały rzucone i wszyscy z miłosierdziem do nich. Proszę pana. Problem polega na tym, ja myślę, że akurat papież Franciszek nie ma z tym wiele wspólnego, poza tym, że tam też zabiera głos w tych sprawach, niezbyt fortunnie jak dotychczas, to przyczyna jest inna. Wydaje mi się, przyczyna jest inna i ja oczywiście nie wiem, jaka to jest przyczyna, tylko chciałbym zwrócić uwagę państwa na kilka aspektów tej sprawy. To jest czwarta w historii Europy wędrówka ludów. Otóż jaka jest przyczyna? Jakie są przyczyny tej wędrówki ludów i jakie są okoliczności jej towarzyszące? Przyczyną jest to, że w następstwie operacji pokojowych, misji stabilizacyjnych, wojen o pokój i o demokrację, jaśminowych rewolucji, bardzo wiele krajów Bliskiego i Środkowego Wschodu oraz Afryki Północnej zostało wepchniętych w stan krwawego chaosu. Ale nie wszystkie, bo na przykład na Bliskim Wschodzie jest takie państwo jak Jordania, którym nie ma żadnego chaosu, mimo że rządzi nim tyran. I nikomu nie przychodzi do głowy, żeby tam z nim walczyć o demokrację i tak dalej. Nie. A no, nie wiem dlaczego, natomiast warto zwrócić uwagę, że w 1994 roku Jordania podpisała traktat pokojowy z Izraelem. I tam jest spokój. Natomiast w innych krajach, które potencjalnie, mniejsza o to, czy słusznie, czy niesłusznie, były uważane w przeszłości za potencjalne zagrożenie dla Izraela, tam zapanował krwawy chaos. I w tej chwili te kraje nie stanowią zagrożenia dla nikogo, bo rżną się tam między sobą. W związku z tym to zagrożenie gwałtownie się zmniejszyło, radykalnie się zmniejszyło. Po drugie, większość z tych uchodźców, którzy wykorzystują ten krwawy chaos jako powód, jako pretekst do tego, żeby opuścić tamte tereny, 70% tych uchodźców to są młodzi mężczyźni przed ukończeniem 30 roku życia, więc mężczyźni zdolni do walki. Ogołocenie tamtych obszarów w miliona, może nawet więcej młodych mężczyzn zdolnych do walki, to potencjalne zagrożenie jeszcze bardziej zmniejsza, a w Europie zwiększa. A dla Europy zwiększa. Po trzecie, jeśli wierzyć doniesieniom medialnym, to wyekspediowanie takiego jednego podróżnika kosztuje kilka tysięcy euro. To nawet i w Europie to nie jest, to nie są małe pieniądze. A cóż dopiero tam, w krajach zniszczonych przez wojnę, te wszystkie wojny domowe, gdzie ludzie potracili dorobek całego życia, a jednak zdobywają jakoś te pieniądze ci podróżnicy. W jaki sposób? Co? Pożyczają jeden od drugiego? Jeden gołodupiec od drugiego dupca? Nie ma takiej możliwości. No to znaczy, że ktoś musiał stworzyć inżynierię finansową, uruchomić linie kredytowe, ci mogą pożyczyć te pieniądze, ale przecież muszą złożyć jakieś zabezpieczenie. A jakie? Ano rodzina tam zostaje jako zakładnik. Dlatego ci się kierują do krajów o najwyższym socjalu, gdzie można szybko te pieniądze jakoś odzyskać i tamte rodzinę uwolnić z niewoli babilońskiej, prawda? Nie będą tu w Polsce czekać 20 lat, aż się tam dorobią, bo to tam umierają wszyscy, prawda? Więc to jest też ktoś, kto mógł, a kto mógł takie zrobić, tak? No ktoś, kto ma pieniądze, to mógł taką inżynierię finansową, linię kredytową i tak dalej. Wreszcie ostatnia rzecz. Mało kto pamięta, bo to już było dawno, przemówienie Jakuba Delors,
ówczesnego przewodniczącego Komisji Europejskiej, który w 1989 roku oficjalnie, otwartym tekstem, publicznie powiedział, że celem Unii Europejskiej jest wypowiedzenie wojny ekonomicznej Stanom Zjednoczonym. Jestem pewien, że w Stanach Zjednoczonych ktoś to usłyszał i wyciągnął z tego wnioski, a właściwie jeden. Tak? No to w takim razie, zanim wy będziecie mieli zdolność do wyprowadzenia wojny ekonomicznej, to my wam zafundujemy taką wojnę domową z bisurbanami, że się nie pozbieracie. No i mamy jeszcze, a temu, naprzeciw temu wyszła głupota. Głupota zwyczajna ludzi, bo ludzie, którzy wierzą we własną propagandę, a nasza złota pani najwyraźniej w pewnym momencie uwierzyła we własną propagandę, no to jest dowód głupoty, bo w naszą propagandę to mają wierzyć inni, ale nie my. Przecież nie my. No i dopiero teraz odzyskuje poczucie rzeczywistości, ale w Niemczech, bo proszę zwrócić uwagę, apogeum tego kryzysu migracyjnego. Unia Europejska właściwie tak jakby nie istniała. Każdy kraj musiał sobie radzić na własną rękę z tym problemem. A władze Unii Europejskiej były całkowicie bezradne. No takim najbardziej spektakularnym widowiskiem to była Federica Mogherini. Ona jest ministrem spraw zagranicznych, taka włoska komunistka, która się rozbeczała po prostu. No to dużo nam przyjdzie z takich dygnitarzy. I to nie dlatego ta bezradność wynikła, że nie ma narzędzi do ochrony granic. Narzędzia są. Karabin maszynowy każdego uchodźcę dogoni. To nie ma tak, że go nie dogoni. Dogoni go. Tylko nikt nie ma odwagi tymi narzędziami się posłużyć. Narzędzia są. I jeszcze jedna rzecz. Wydaje mi się, że mamy do czynienia w tej chwili z różnymi procesami w związku z tym. Otóż w Niemczech, ja nie zbyt dobrze znam Niemców, ale trochę tam znam. I wiem, że tak, Niemcy zostali poddani takim dwóm operacjom duraczącym, denazyfikacji i multikulti, od czego wielu Niemców autentycznie zgłupiało. Tę rzeczywistość podstawioną zaczęli traktować jako prawdziwą. Nie zdają sobie sprawy. My naprawdę myślą, że to wszystko naprawdę. Ale są też inni Niemcy i to są środowiska, których to bardzo martwi, że tak wielu Niemców zgłupiało. I postanowili, jak sądzę, postanowiły te środowiska wykorzystać na zasadzie takiej, co było popularne w Hitlerjugend. Co cię nie zabije, to cię wzmocni. Że no skoro już ci muzułmanie są, to posłuszmy się nimi, wykorzystajmy ich jako narzędzie do przywrócenia Niemcom poczucia rzeczywistości. I ja wpadłem na to, jak się przyjrzałem uważnie tym igraszkom sylwestrowym z panienkami, co tam obmacywali panienki. W różnych miastach to było, często oddalonych od siebie, ale modus operandi w każdym mieście był identyczny. Identyczny. Tak samo się zaczęło, tak samo przebiegało i tak samo się kończyło, więc identyczny modus operandi. To musiało być centralnie przez kogoś zaaranżowane. A przez kogo mogłoby być? Tylko przez niemieckie tajne służby, które muszą mieć w tych środowiskach agenturę rozbudowaną bardziej niż w jakichkolwiek innych. Gdyby tak nie było, to byłbym po prostu zdumiony niepomiernie. Już tam agenturę mają rozbudowaną i poprzez konfidentów, to co, to tam zaaranżować, to zróbcie sobie tam, pochwiglujcie z panienkami, my wam zagwarantujemy bezkarność. No i tak było, ale dla Niemców to było przeżycie traumatyczne. No, nie powiem, że w biały dzień, ale publicznie ci imigranci muzułmańscy wymacali im panienki, a oni nic. No, to trochę na honorze wielka plama, prawda? I rozpoczął się
w społeczeństwie niemieckim rozpoczął się proces odzyskiwania poczucia rzeczywistości. On się rozpoczął. Jak sobie czasami pomyślę, czym on się zakończy, to mi skóra cierpnie, ale to jeszcze potrwa. Mamy trzecią rocznicę Majdanu w Kijowie. Z tej okazji dobrze było przypomnieć, co tam się wtedy narobiło, no i jakie są tego rezultaty. Majdan w Kijowie pojawił się w następstwie irytacji prezydenta Stanów Zjednoczonych Baracka Obamy, który rozwścieczony niepowodzeniem doznanym w Syrii, gdzie miała zwyciężyć demokracja dzięki interwencji zewnętrznej w wykonaniu koalicji, której Stany Zjednoczone miały być politycznym kierownikiem, no ale do tego nie doszło, bo zimny ruski czekista Putin, tak przynajmniej podejrzewał prezydent Obama, zaagitował potencjalnych członków koalicji, żeby nie brali w niej udziału. No i zirytowany do żywego tym niepowodzeniem syryjskim, prezydent Obama zapalił zielone światło dla przewrotu politycznego na Ukrainie, którego nieukrywanym celem było wyłuskanie Ukrainy z rosyjskiej strefy wpływów. W ten sposób prezydent Obama wysadził w powietrze polityczny porządek lizboński, który był ustanowiony 20 listopada 2010 roku i miał zastąpić już nieaktualny porządek jałtański. Takim podstawowym założeniem porządku lizbońskiego było strategiczne partnerstwo NATO-Rosja, właśnie proklamowane 20 listopada 2010 roku, a najtwardszym jądrem strategicznego partnerstwa NATO-Rosja było strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie. A kamieniem węgielnym strategicznego partnerstwa niemiecko-rosyjskiego był podział Europy na strefy wpływów niemieckich i strefy wpływów rosyjskich, prawie dokładnie wzdłuż linii Ribbentrop-Mołotow, prawie dokładnie dlatego, że republiki bałtyckie, które pierwotnie za Stalina były po wschodniej stronie kordonu, teraz znalazły się po stronie zachodniej. No i jak to później przyznała zastępczyni sekretarza stanu USA, pani Victoria Nuland, Stany Zjednoczone na pierwszy Majdan, to znaczy i na pierwszy Majdan, to znaczy pomarańczową rewolucję, i na drugi Majdan wydać miały podobno aż 5 miliardów dolarów, do czego dołożył się słynny finansowy grandziarz Jerzy Soros. No i w rezultacie Majdan kosztował z każdego dnia, kosztował co najmniej 700 tysięcy hrywien, co stanowiło wtedy równowartość 250 tysięcy złotych, nie licząc oczywiście takich kosztów jak już sekretne wynagrodzenie dla snajperów, którzy tam ostrzeliwali się na Majdanie w obydwie strony. Jak wynika z podsłuchanej rozmowy estońskiego ministra spraw zagranicznych, i ten podsłuch został potwierdzony przez estońskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, więc minister spraw zagranicznych Estonii rozmawiał z zastępcą wysokiego komisarza Unii Europejskiej do spraw zagranicznych, czyli pani Katarzyny Ashton, tej Angielki podobnej do konia, to snajperów opłacali sponsorzy Majdanu. Sponsorzy Majdanu. Już po zakończeniu Majdanu za głównego sponsora Majdanu obwołano Piotra Poroszenkę, który najwyraźniej kupił sobie ten przewrót, teraz jest prezydentem Ukrainy, kupił sobie ten przewrót, ale wygląda na to, że nie ze swojej kieszeni za niego zapłacił, tylko był kimś w rodzaju Osamy Bin Ladena, to znaczy takiego, który rozlica tylko cudze pieniądze i tam płaci agentom, snajperom, Bóg wie komu jeszcze. No i w ten sposób Ukraina została przekazana w arendę dyrektoriatowi
tamtejszych oligarchów, również pochodzenia żydowskiego. No i ci oligarchowie powołali tam i najwyższy Sowiet spośród swoich totumfackich, no i rząd, na czele którego pierwotnie stał Arszenik Jaceniuk, zaledwie podejrzewany o żydowskie pochodzenie, no a teraz stoi na czele rządu, jest premierem rządu ukraińskiego Włodzimierz Hojsman, którego już o żadne żydowskie pochodzenie posądzać nie trzeba, wystarczy na niego spojrzeć, żeby się o tym przekonać. Proszę Państwa, Rosja skorzystała oczywiście natychmiast z okazji i zajęła Krym, gdzie Rosjanie mieli morską bazę w Sebastopolu, no i zainicjowała taką separatystyczną irredentę w obwodzie donieckim i ługańskim, zapoczątkowując rozbiór Ukrainy de facto. Na Ukrainie kwitnie korupcja, bo tamtejsi oligarchowie traktują Ukrainę jako żerowisko, z którego trzeba wyssać wszystko, co tam się da do wyżarcia, a potem niech nawet będzie potop po nas i tyle, bo pan Hojsman dzisiaj jest premierem Ukrainy, ale jutro może być równie dobrze obywatelem Urugwaju i też być może dochrapie się tam jakiejś wysokiej godności. No tak to już jest z tymi wiecznymi tułaczami, także oni, ten tułaczy los, to tak tam niestety czasami im sprawia niespodzianki, ale na ogół pozwala wyssać wszystko z tych miejsc, gdzie tułaczy los ich rzucił. Proszę Państwa, pan prezydent Poroszenko, nauczony doświadczeniami Majdanu sprzed 3 lat, teraz dmucha na zimne stary zgrędziarz i nie dopuścił żadnego pozwolenia, tam nie wydał na jakiekolwiek manifestacje w 3. rocznicę Majdanu, no bo nie był pewien, czy mu nie zrobią jakiegoś psikusa, czy mu nie zrobią kolejnego Majdanu, co zresztą pani Nadia Sawczenko, ta co tam pokazywała środkowy palec w rosyjskim sądzie, otwartym tekstem zapowiada i się odgraża. No więc tam się szykowali rozmaici ukraińscy patrioci na urządzenie Majdanu, ale policja dostała rozkaz, żeby im odbierać i konfiskować wszystkie opony, bo oni tam znosili opony, żeby znowu je podpalić. W rezultacie udało się przemycić na ten plac majdaniarski jedną oponę i po całym Majdanie tylko smród z tej płonącej opony pozostał i tak się ta rewolucja godności na razie skończyła. Oczywiście to jeszcze nie jest ostatnie słowo, no bo nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być jeszcze lepiej, więc jak tam się zakotłuje na Ukrainie, to być może będziemy mieli kolejną Wołynkę, no i wtedy trzeba się liczyć z tym, że jakaś kolejna fala emigracji ukraińskiej do Polski się wleje. Proszę Państwa, i tak już jest całkiem sporo tych emigrantów, no i warto zwrócić uwagę, warto, chciałbym przypomnieć, że będąc na Podkarpaciu z dość wiarygodnego źródła dowiedziałem się, że przez ukraińsko-polską granicę idzie ogromny przemyt broni do Polski z Ukrainy, więc jeżeli się zestawi te informacje o przemycie broni z obecnością co najmniej 1 miliona Ukraińców w Polsce, większość tych ludzi pracuje normalnie, ale być może, że w tym milionie to statystyczne prawdopodobieństwo jest takie, że niektórzy mogą być zadaniowani na różne okoliczności. No i to ciekaw jestem, co ABW-jaki na ten temat wiedzą, czy w ogóle mają pozwolenie, żeby się tymi rzeczami zajmować, bo jak Ukraińcy mają broń, to mogą zastrzelić takiego ABW-jaka, no a on przecież o czym myśli? O tym, żeby dosłużyć się emerytury, no to nie będzie się tam łba nadstawiał ukraińskim rezonom. No i takie to, proszę Państwa, mamy tutaj bezpieczeństwo. Tymczasem
opinia publiczna w kraju została zelektryzowana wiadomością, że pani Beata Szydło, która akurat przybywa z pielgrzymką rządową w Izraelu, miała wypadek. No, na szczęście było tylko dwóch rannych i to rannych takich niższych rangą, nie należących do konstytucyjnego składu Rady Ministrów. Co by to było, gdyby na przykład szwanku doznała pani premier Beata Szydło, a nie daj Boże zginęła w tej katastrofie. Przecież mielibyśmy już dwie katastrofy oprócz smoleńskiej, również izraelską. No, jak nas tutaj pouczył jeden z członków rządu za bezpieczeństwo osób wizytujących jakiś kraj, odpowiadają władze tego kraju, no więc nie, wtedy niechybnie władze izraelskie zostałyby obciążone odpowiedzialnością za tę katastrofę, no i próbowałyby z całą pewnością, próbowałyby z siebie tę odpowiedzialność jakoś zrzucić i w związku z tym prawdopodobnie by zadaniowały premier Netanyahu i tam inni dygnitarze, zadaniowaliby tutaj pana redaktora Michnika, żeby rozpętał kampanię o organicznym polskim antysemityzmie wszystkich takich, którzy by próbowali oskarżać bezcenny Izrael o odpowiedzialność za katastrofę izraelską, nazwano by, oskarżono by antysemityzm, no i oczywiście wyrzucono w ciemności zewnętrzne, tam gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów. Na szczęście nic takiego się nie stało. No i to dopiero na tym tle możemy zrozumieć, przed jakim nieszczęściem nas opatrzność uchroniła, bo przecież gdyby jeszcze w dodatku ta katastrofa się wydarzyła, no to na pewno pewne kręgi obchodziły miesięcznicę katastrofy izraelskiej, co mogłoby kolidować z obchodami miesięcznicy katastrofy smoleńskiej i w ten sposób wywołać gniew pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który jest strażnikiem liturgicznego smoleńskiego monopolu. Na szczęście tak się nie stało, ale to nie zwalnia nas od postawienia pytania, po co właściwie ta pielgrzymka rządu do Izraela się odbyła. No, tajemnica to wielka. Rząd co prawda nie in corpore tam pojechał, tylko tam wybrani najważniejsi ministrowie, ale z komunikatu, który już się lakoniczny okazał, wynika, że pani premier Beata Szydło obiecała premierowi Benjaminowi Netanyahu, że Polska będzie walczyć z antysemityzmem. Proszę Państwa, to jest niby nic, ale warto zwrócić uwagę, że o tym, co jest antysemityzmem, a co nim nie jest, nie decydują polskie władze, tylko władze izraelskie. Wynika z tego, że tą deklaracją pani Beata Szydło odstąpiła bezcennemu Izraelowi kolejny kawał suwerenności państwowej. Już tak niewiele nam jej zostało po ratyfikacji traktatu lizbońskiego, a tu jeszcze takie amputacje. Nic dziwnego, że pani premier Beata Szydło przemawia coraz to bardziej żałośliwym tonem. Nie wiem, niedługo już pewnie będzie płakać krwawymi łzami, no ale słusznie jej się to należy, nie tylko zresztą jej, bo zwracam uwagę, że trochę wcześniej taką obietnicę nie na ręce czy na uszy premiera Benjamina Netanyahu, tylko wobec Abrahama Foxmana, szefa Ligi Antydefamacyjnej, złożył w Nowym Jorku pan prezydent Andrzej Duda. No i niewątpliwie jeszcze obiecał tam jakieś legislacje przeprowadzić. No więc dobrze to nie wygląda. Widać wyraźnie, że Izrael się za nas tutaj będzie brał. Być może, że abewiakom jeszcze narzucą jakichś takich nadzorców z Mossadu pełniących obowiązki Polaków, tak jak to było za Józefa Stalina, kiedy to w UB było mnóstwo ruskich oficerów, którzy
pełnili obowiązki Polaków, albo nawet i nie pełnili, tylko po prostu nadzorowali, sztorcowali tych wszystkich tubylców. No i dzięki temu UB było sprawną maszynerią terroru w rękach, no trzeba powiedzieć, Jakuba Bormana, więc ta sytuacja zawsze może się powtórzyć, historia się powtarza, co prawda nie dosłownie, tylko w różnych innych konfiguracjach. Przypominam, że prezydent Duda podczas półtora godzinnej rozmowy w Nowym Jorku, i to wiemy z wynurzeń Abrahama Foxmana dla nowojorskich mediów, że pan prezydent Duda rozmawiał również z przedstawicielami diaspory żydowskiej o majątkowych roszczeniach, jakie ta diaspora, w ogóle środowiska żydowskie, wysuwają wobec Polski. No więc ciekawe, czy ta wizyta, konsultacje międzyrządowe, również i ten temat jakoś nie wezmą na tapetę, a to by oznaczało, że nie tylko suwerenność, ogromny kawał suwerenności politycznej Izraelowi rząd ceduje, ale również ogromny kawał majątku narodowego. Proszę Państwa, nie bez kozery, powołując się na moją ulubioną teorię spiskową, przypominam, że Polską rządzą trzy stronnictwa, oczywiście nie jednocześnie, tylko rotacyjnie. Stronnictwo ruskie, stronnictwo pruskie, no i stronnictwo amerykańsko-żydowskie, które akurat teraz swoją ekspozyturę polityczną do władzy wysunęło. No i od razu są efekty obietnicy pani premier Beaty Szydło, bo niezawisły sąd we Wrocławiu właśnie przylutował wyrok jakiemuś nieszczęśnikowi za spalenie kukły Żyda. Skąd sąd wiedział, że to kukła Żyda była? Przecież nie była chyba obrzezana tak dokładnie, tej kukły chyba nikt nie sporządził. Skąd się, po czym się sąd domyślił? Chyba po zapachu, że to była kukła Żyda. No proszę Państwa, tutaj w Kijowie płonie opona samotna i smród płonącej opony pozwala nam się zorientować, że właśnie minęła trzecia rocznica Majdanu. No a tutaj kukła Żyda, no coraz weselej się robi w naszym nieszczęśliwym kraju.